Na program zaprasza portal Pyrzyce.info. Zacznij dzień od dobrej strony. Na program zaprasza Radio Plus Lipiany 104,3 FM. Łączymy się w bólu i smutku z rodzinami ofiar tragedii kolejowej, która wydarzyła się pod Szczekocinami. Panorama Pyrzycka, Remik Kubicki, witam. Batalia o pyrzyckie przedsiębiorstwo mieszkaniowe trwa nadal. Nikt nie spodziewał się, że postawiona w stan likwidacji spółka ogłosi upadłość. Decyzją o wystosowaniu do sądu wniosku o upadłość PPM-u zaskoczeni byli praktycznie wszyscy. Taki obrót sprawy spotkał się z oburzeniem radnych miejskich. Wszyscy jesteśmy mocno zaskoczeni i niezrozumiałe to jest. W te wypowiedzi niekoniecznie wierzymy, bo uważam, że jeżeli się podejmuje decyzję ważną dla tej spółki, jeżeli ona jest jedną, jedyną, możliwą i właściwą, i szczerze mówiąc z tych wypowiedzi wynika, że konieczną, to nie widzi się w tym żadnego problemu, żeby poinformować Wysoką Radę. Bilans, który nam przedstawiono, informacje na 27 października były pozytywne i rodziły nadzieję, że będzie dobrze. Trudno mi naprawdę uwierzyć w to, że pani likwidator zrobiła wszystko bez wiedzy, woli organu wykonawczego, bez woli burmistrza. Jestem bardzo tym zdziwiony i zaskoczony. Decyzję o likwidacji próbuje zrozumieć burmistrz Pyrzyc Jerzy Marek Olech. Dlatego, że zaistniały do tego podstawy prawne. Po prostu tak nakazuje prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe, że jeżeli zaistnieją do tego przesłanki, to należy poczynić takie kroki, jakie poczyniła pani likwidator. Chociaż czy można było się jeszcze zastanowić nad tym, czy to akurat jest ten moment i ja mam ogromny żal do pani likwidator, to co już podkreślałem, że nie poinformowała mnie jako właściciela spółki o tym, że zamierza taki krok poczynić. Na sesji dyskutowano nad przyczynami upadku PPM-u i to właśnie był temat, który zdominował obrady. Wśród przybyłych był również przewodniczący Rady Nadzorczej PPM w likwidacji Andrzej Sondej oraz likwidator przedsiębiorstwa Teresa Kondraczuk, którzy również zabrali głos i odpowiadali na zadawane przez radnych pytania. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych na zarządzie spółki ja jako likwidator, mimo że już nie pełniłam obowiązku dyrektora tej spółki, jako likwidator podlegałam pod przepisy dotyczące samego zarządu. W październiku, do którego przez 15 lat czy 16 wrzucono wszystko. Dlaczego PPM upadł? Pytanie trudne i pytanie proste. Prosta odpowiedź jest następująca. Więcej długów niż majątku. Odpowiedź trudniejsza, bo przez 14 lat rabowano mieszkańców Pyrzyc poprzez brak nadzoru zarówno poprzedniej rady nadzorczej, poprzedniego burmistrza i poprzednich radnych, bo to jednak radni nadzorują w większym bądź mniejszym stopniu działalność burmistrza, a burmistrz jako właściciel tej spółki może zrobić wszystko, tam pan życia i śmierci w PPM-ie. Jednak były burmistrz Kazimierz Lipiński nie widzi w postępowaniu zarówno swoim, jak i ówczesnego zarządu nic złego. Dyrektor PPM-u, który zarządzał spółką przez wiele lat, podejmował pewne działania, które szły chociażby w kierunku termomodernizacji obiektów. Nie było można tego zrobić w inny sposób niż kumulować pieniądze do jednego worka, tak? I to spowodowało, że można było przeprowadzić to zadanie. Natomiast rozumiem, no, w pewnym sensie było może nie to, że niezgodne z prawem, ale jakby wiele tam wątpliwości, tak, miały wspólnot. Ale proszę zauważyć, przez wiele lat zebrania wspólnot się odbywały i nikt nie wnosił żadnych pretensji, żalił. Nie podnoszono tego tematu, że to jest nieprawidłowe. Wszyscy byli zadowoleni, blok będzie ocieplony, nie będziemy płacić i okna wymienione, nie będziemy płacić za ciepło i to był prawidłowy kierunek. Oczywiście mieliśmy pewną świadomość, że w pewnym momencie dojdzie do takiego momentu, trzeba to uregulować. I tak pewnie bym to dokonał. W związku z likwidacją wypowiedziana została spółce umowa na zarządzanie mieniem komunalnym będącym własnością miasta Pyrzyce. Obecnie podjęte zostały działania mające na celu wybór nowego zarządcy.
A kto przejmie obowiązki PPM-u? Co dalej z mieszkaniami, które należą nadal do miasta? No dalej właścicielem tych mieszkań komunalnych jest miasto. Jutro odbywam spotkanie z przedstawicielem firmy, której najprawdopodobniej poproszę na razie, a później sceduję te obowiązki zarządcy mieszkań komunalnych. Czyli PPK nie przejmie zarządu nad tymi mieszkaniami? Nie wykluczam również takiego rozwiązania. A co na temat sprawy PPM-u sądzą pyrzyczanie? Co pani sądzi o likwidacji pyrzyckiego przedsiębiorstwa mieszkaniowego? Oj, wolę się nie wypowiadać na ten temat. To znaczy jest niedobrze. Z tego względu, że powinno to zostać, moim zdaniem, nie? Bo to nikomu nic nie przeszkadza, nie? O, nie wiem, bo ja nie jestem w PPM-ie, jestem całkiem inna studia, ale myślę, no nie wiem, że to nie za bardzo cały ten pomysł jest. Co ja mogę myśleć? No co? O likwidacji. Niech może zlikwidują, bo to nic ciekawego też nie jest. Wydaje dla mnie. No stało się tak trudno, naważył piwa okropnie. W jednym worku mieli pieniążki, do widzenia. Oj, nie wiem. Nie interesuję się tak polityką. Na pytanie, gdzie teraz dokonywać comiesięcznych wpłat, przewodniczący sądy odpowiedział, aby na razie się wstrzymać z nimi i poczekać, aż zostanie podany nowy numer konta. Zatem nam nie pozostaje nic innego jak czekać, bowiem batalia o PPM zapewne tak szybko się nie skończy. Coroczne uroczystości z okazji zakończenia walk o Pyrzycę w marcu 1945 roku odbyły się w miniony piątek pod pomnikiem przy Placu Wolności. Zobaczmy krótki materiał z tego wydarzenia. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim, którzy są z nami dzisiaj obecni i którzy świętują 67-lecie zakończenia walki. Po raz drugi odbył się e-plebiscyt portalu Pyrzyce Info oraz plebiscyt Gazety Ziemi Pyrzyckiej na najlepszego sportowca naszego regionu. Oba w tym roku wygrał Oskar Wiśniewski, a galę sportu, w czasie której laury zostały rozdane za naszym pośrednictwem, oglądało na żywo prawie 700 osób. W plebiscycie Gazety Ziemi Pyrzyckiej na najlepszego sportowca pierwsze miejsce zajął Oskar Wiśniewski, drugie Sofia Enaui, a trzecie Maciej Piwoni. Z kolei w e-plebiscycie organizowanym przez portal Pyrzyce Info zwyciężył Oskar Wiśniewski. Drugie miejsce zajęła Paulina Starzyńska, natomiast miejsce trzecie Wojciech Antczak. W czasie gali nie zabrakło występu uczniów i nauczycieli Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej. Pełną relację można zobaczyć na naszych stronach internetowych. Jak oceniacie dzisiejszy plebiscyt? Czy uważacie, że słusznie zostaliście nagrodzeni, czy jednak może czegoś zabrakło? No, myślę, że doceniane zostały nasze wysiłki. Bardzo miło zostać docenionym i bardzo dobrze, że ten plebiscyt został podzielony właśnie na dwie grupy, na e-plebiscyt i na plebiscyt, którzy wyłonili. I no, bardzo myślę, że jestem pozytywnie zaskoczony dzisiejszym plebiscytem. W grudniu ubiegłego roku kolejną podróż, tym razem do Meksyku, odbyła Anna Gliszczyńska. W środę 29 lutego spotkała się z mieszkańcami naszego miasta i opowiedziała im o swoich przeżyciach. Uczestnicy spotkania dopisali. Podróżniczka opowiedziała o swoich wrażeniach z tego amerykańskiego państwa we wszystkich aspektach, począwszy od warunków pogodowych, skończywszy na sanitarnym. Więc wypożyczono trzeci nieduży samochodzik, którym ten kolega naprawdę świetnie po Meksyku posuwał, a nie wiem naprawdę, czy tak ktoś z nas by się odważył, bo nie jest to sztuka bynajmniej prosta.
i przejechaliśmy do miejscowości Puebla. O tyle to jest też interesujące, że jak wjechaliśmy tam o 1 w nocy, ponieważ okazało się, że GPS-y nie działają i sam wyjazd z miasta Mexico City, gdzie z jednego krańca miasta na drugi kraniec jest 100 km dosłownie, zajęło nam 3 godziny błądzenia, no to i tak byliśmy dobrzy. Jak wjechaliśmy do Puebli, była ciemna noc. I wiecie co, jak się tam wjechało, nie wiem czy pamiętacie takie klimaty z Bonanzy, z westernów, że się do miasteczka wjeżdżało pusto, jakieś tam przewalające się tylko na wietrze, tumany. I tutaj też tak było, naprawdę dosłownie żywego ducha. Te zdjęcia może nie są takie śliczne, ale chcę wam pokazać coś, co jest takie, ja na przykład dopiero w Meksyku dowiedziałam się, że kościoły, bo bardzo dużo jest kościołów świętego Dominika, Dominikanie, że Dominikana to są psy pańskie. Dominik, naprawdę byłam taka głupia, że nie wiedziałam, może wy to wiedzieliście, ale już teraz wiem, że to właśnie od tego jest nazwa i to właśnie bardzo charakterystycznie takie wyeksponowane, no właśnie psy. Proszę Państwa, gdyby opowiadać o Meksyku, to naprawdę bardzo swobodnie i bez problemu można by opowiadać tylko i wyłącznie o kościołach. Ponieważ jest to kraj bardzo religijny. Tutaj taki znak czasu, fajny pan Indianin, który sobie laptopem tam patrzy i pewnie... A tutaj kolejna pani, która siedziała bardzo bliziutko jego i jakby taki właśnie fajny kontrast. Wiecie, tych kontrastów na świecie jest naprawdę tyle i to jest tak niesamowite. Ja myślę, że ta Ameryka Południowa... W najbliższy piątek, 9 marca, Pyrzycki Dom Kultury zaprasza na koncert po latach klasyka rock'n'rolla, bluesa i folku w wykonaniu oldboyów pyrzyckiej sceny muzycznej oraz zaproszonych gości. Bilety w cenie 5 zł już do kupienia w Domu Kultury. Początek koncertu o godzinie 18. 10 i 11 marca o godzinie 19 w kinie Domu Kultury Nicolas Cage w filmie Bóg Zemsty, z kolei o 15 i 17 film animowany Delorex. 17 i 18 marca o 18 i 20 Hans Kloss, Stawka wyższa niż śmierć. W filmie występują m.in. Tomasz Kot, Piotr Adamczyk, Stanisław Mikulski i Marta Żmuda-Trzebiatowska. W panoramie pyrzyckiej to wszystko. Już za 2 tygodnie premiera naszego nowego studia. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.